Dzień dobry, ja mam takie auto jak Ford Ranger z 2021 roku z silnikiem EcoBlue i co bym chciał zrobić w tym aucie? Auto ma zdalny start z telefonu, ale znacie życie, wyciąga się telefon, zanim się odpali aplikacja, zanim on się odpali, zanim zgaśnie, zanim się otworzy, no tragedia, nie? Nie ma to jak jednak, powiem wam szczerze, stary, dobry, poczciwy kluczyk zgasić, odpalić, tak jak w moim przypadku to Mondeo. Widzicie, działa to natychmiastowo, nie muszę odpalać żadnej aplikacji. Fordy po 19 roku praktycznie z TCU każde można odpalić telefonem, zgasić telefonem, no ale sami wiecie, jak te aplikacje czasami tempo działają, czasami aktualizacja i to nie działa, a kluczyk działa zawsze. Pokażę wam, jakie są rodzaje kluczy, co można przypisać. 2 czy 3 lata temu nagrywałem filmik, jak zrobić zdalny start i wtedy nie było takich fajnych kluczyków. Teraz są kluczyki takie, które kupujecie o odpowiednich megahercach i będą wam działać ze starymi kluczami. Nie musicie z niczego rezygnować. Ok, zaczynamy. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Tu mamy tester megaherców. Oryginalny kluczyk Forda, czy to jest Mondeo, czy S-Max, wszystko po 15 roku, działa na technologii 4 czy 4,2 MHz. O, tak jak teraz. I takie MHz was interesują przy kupowaniu kluczyku ze zdalnym startem. 4 czy 4,2. Kiedyś była seria kluczy, które tam wam pokazywałem na 2 lata temu na filmiku. One miały 4 czy 3,9. One też będą działać, ale wykluczają te klucze. Albo korzystacie z tego klucza, albo z tego klucza. Wyszły teraz klucze ze zdalnym startem, które mają tak samo jak oryginalny europejski Ford. Zobaczcie, 4 czy 4,2 MHz. Kupujecie taki kluczyk, przypisujecie i stary i nowy kluczyk działa bez żadnego problemu. W tym przypadku nie musimy się bawić w kodowanie, bo auto było kiedyś odpalane telefonem, tak więc zdalny start jest tu zakodowany, jak widzicie w tym przypadku. Tak naprawdę zostaje mi tylko i wyłącznie przypisać ten klucz, tak więc dajcie mi 20 sekund, przypiszę klucz, nie będę wam pokazywał, jak się to robi, bo niestety swoimi filmikami wykształciłem niektórych OLX-owych ogrywaczy. Z czego żałuję, bo niektóre auta muszę po nich poprawiać, bo się czegoś nie da. Ja robię w 5 minut, koledzy też, ale u nich się nie da, bo nie było na filmikach. Ok, przypisujemy kluczyki i zaraz wam pokażę, jak to działa. Jeżeli macie sprowadzone auto, nie znacie jego historii, wejdźcie sobie w ustawienia My Key i zobaczcie, ile jest kluczy. Jak jest więcej jak 4, 4 klucze jest maksymalnie, nie przypiszecie następnego klucza. Trzeba być urządzenie, trzeba któryś klucz skasować, przypisać drugi. Nie ma innej opcji. Jak są 4 kluczy, więcej kluczy nie przypiszecie. Nie da się przypisać. Ok, ja mam tutaj 2 klucze oryginalne, tak jak było. Muszę dopisać 3 ze zdalnym startem. Kluczyk przypisany, tak słyszycie, działa. Słuchajcie, nie dajcie się nabrać, że jest jakieś specjalne kodowanie. Są normalnie kluczyki 4, 3, 4,2 MHz, które działają z tymi naszymi kluczami oryginalnymi. Czy to jest Mondeo, S-Max, Galax, wszystko po 15 roku na tych kluczykach będzie działało. Może być kluczyk przedliftowy, czyli tak zwana taka trumienka. I też można zrobić, i też można przypisać ten kluczyk 4 czy 4,2. Pamiętajcie o tym, bo to jest dosyć ważne. Nikt wam nie będzie szył jakiejś teorii, że on specjalnie koduje samochód, że jakieś specjalne kodowanie. Wyszły takie klucze, które mają odpowiednik megaherców tych kluczy. No i co teraz? Kluczyk, jak wiecie, jest przypisany. Robimy testa. Wysiadamy z auta. Zabieram obydwa kluczyki. Proszę bardzo. Działa. Drugi oryginalny kluczyk działa. A teraz najważniejszy test, na który czekamy. Odpalamy autko. Proszę bardzo. Gasimy autko.
Tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć Wam. Thank you.